Dzień dobry. Dzień dobry. Mam nadzieję, że nie będziesz w maseczce. Nie, odłożyłem ją. Ta. Ale wiesz, ja myślę, że dobry przykład zawsze idzie z góry, także musimy dać dobry przykład. Absolutnie. To dlatego wchodząc i spotykając się z tobą, to chciałem założyć maseczkę. Bardzo się cieszę, bo ty nie jesteś koronasceptykiem, prawda? Nie, na pewno nie. Ja jestem Mateuszo-sceptykiem. Dobrze. Ale nie chodzi o ciebie. A to dobrze, to dziękuję. Nie chodzi o ciebie. Nie jestem sceptykiem, ale też jestem realistą, także próbuję tak ten złoty środek znaleźć. No, wszyscy jesteśmy realistami. Nigdy nie wiadomo, kiedy nam przyjdzie wystąpić na Narodowym. Niedługo. Mateusz. Bardzo się cieszę, bo byłeś naprawdę parę lat temu. Dużo się w twoim życiu zmieniło. No, dużo zmarszczek mam teraz. Popatrz, jak byłem tutaj kilka lat temu, to byłem młody. Teraz już jestem coraz starszy. Ale ty zwracasz uwagę na takie rzeczy? Na zmarszczki? Zmarszczki? Nie, ale jak czasami widzisz się w telewizji, tak jak teraz... Mhm. To było 4 lata temu. No właśnie. Ty zobacz, jaki postęp. Już cała twarz jest. Za chwilę będę szał. Kim, co będziesz? No szał, te psy takie zmarszczone. Szał! Mateusz, w jakim świecie żyjesz? Czał albo hof. No dobra, czał. Czał, no szał. Jezu, ty ile lat mieszkasz w Polsce? Będzie 20. A chrząszcz ciągle brzmi w Szczecinie? No pewnie, że tak. No dobrze, hał, nie, dobrze wyglądasz. No wreszcie wyglądasz, stary, ty masz dopiero 40 lat. No w porównaniu do ciebie to faktycznie, no jestem młody, ale... W porównaniu do mnie ja jestem młody, powiedziałeś? Nie, ja jestem młody. Chcesz, żebym ci zrobił zaraz tutaj devolaya albo... Kurczę, chciałbym to zobaczyć. Challenge accepted, naprawdę. Jak ty mi zrobisz devolaya... To ty mi zrobisz foie gras.